Dzień dobry i witam ze słonecznej Kalifornii. Tak, moi drodzy, nastała jesienio, zimo, czyli czas mojej ulubionej piosenki All I Want For Christmas Is You. I dzień dobry, witam już z biura, właśnie przyszedłem tutaj trochę ponagrywać różnych rzeczy. Natomiast tak, dawno mi nie było na vlogu, natomiast dużo się nie zmieniło. Miałem operację, która trwała coś około 6-7 godzin i pierwszy raz przychodziłem operację pod narkozą. To było niesamowite uczucie. Wiele razy mi mówiono, że ej, tam coś cię podłączą, wstrzykną i będą ci kazali liczyć. U mnie było to w ten sposób, że położyłem się, tam podłączali mi wszystko, jakieś tutaj elektrody i pani mówi, może się za chwileczkę panu zakręcić w głowie. Ja mówię, nie kręci się. I nagle, wow. I dosłownie mrugnięcie, tyle kojarzę i potem otwieram oczy, widzę, że pielęgniarka nad moją głową się śmieje ze mnie. Moja żona siedzi koło mnie, więc było tak, ten etap narkozy jest strasznie dziwny. Żadnych snów, nic takiego przynajmniej nie kojarzę. Po prostu pyk, pyk. Więc ciekawy eksperyment to był. Nic poważnego dla osób, które pytają. Wszystko bardzo w porządku, dosłownie mała rzecz, którą musiałem naprawić troszeczkę. Nic natomiast wpływającego na zdrowie, w żadnym wypadku. Co jeszcze u mnie ciekawego? Był u mnie wczoraj Marcin Osman. Siedzieliśmy właśnie tam, dlatego jest dużo gadżetów, które użyliśmy do zdjęcia. Pracujemy z Marcinem Osmanem, jak pewnie wiesz, nad szkołą sprzedaży plus. Planujemy coś jeszcze ciekawego niedługo. Co tu jeszcze ciekawego? A! Rafał Mazur, z Jaskiniowca. Też coś planujemy razem wspólnego. W tej chwili dla osób, które są zainteresowane, jest otwarcie fabryki kursów. To tak, jeżeli chodzi o kwestie biznesowe. Więc można dołączyć, do piątku trwają zapisy. Co tydzień kolejne osoby otwierają swoje programy za 10, 20, 30, 40, 50, 60 tysięcy złotych. Więc można sobie się tutaj zapisać. Plus coś ciekawe, zdobyłem ciekawą referencję. Tu jest w ogóle dużo referencji. Ale mam fajną referencję na dole. O, kto tutaj mi zostawił referencję? Ten oto przystojny młodzieniec, Maciej Serowicz. Fajnie by było, gdyby Maciej Serowicz się pojawił w tym pokoju. Moglibyśmy pogadać, zadać mu parę pytań a propos kursów. Ach. I więc jak masz ochotę dołączyć, zapraszam. Link jest poniżej tego wideo. Program jest naprawdę dobry. Wiele osób przychodzi, ma masę referencji, masę ciekawych opcji. W ogóle swoją drogą fajnie byłoby z Maciejem Serowiczem porozmawiać na temat kursów online, tego jak mu się ostatnio udał jego program najnowszy. Gdyby tylko Maciej Serowicz mógł wejść przez te drzwi, gdyby mógł nam o tym wszystkim opowiedzieć. Dzień mi jak najlepszy, odwiedzi mnie właśnie Piotr. Będziemy z Piotrem nagrywać. Cześć, cześć Piotr. I powiedziałem Piotrowi o serialu, który znam już od dawna, natomiast okazało się, że mało kto go zna i zaproponowałem nawet na Instagramie pytanie, czy ktoś zna ten serial. 9% osób odpowiedziało, że zna. Serial się nazywa Utopia. To jest brytyjski serial. Przepraszam za paluchy na ekranie. To jest brytyjski serial, który jest moim zdaniem po amerykańskim The Office najlepszym serialem na świecie. Więc polecam w ogóle, jak ktoś ma ochotę spożyć dobre kino. Czasami trochę brutalne, czasami przyjemne, ale z wieloma ciekawymi zwrotami akcji. Zapraszam do serialu Utopia. Piotr, będziesz oglądał? Obejrzę na pewno. Trzymam ze słowo. Panie i panowie, marzenia się spełniają. Oto kto mnie tutaj odwiedził. Moje marzenia. Cześć Maciej. Dzień dobry. Co dobrego, będziemy robić wywiad z Maciejem. A propos Macieja. Tak, tak, zobaczymy. O, ale przygotowany jesteś. A czy wiesz, o czym będziemy mówić dzisiaj? O życiu. O życiu. Maciej ostatnio również, bo nie, będziemy też o tym rozmawiać, będziemy mogli porozmawiać o DNA. Maciej wypuścił ostatnio program DNA za 6 milionów złotych. 6400. Tak. I ciągle kapie, ale tak. I, czyli więcej jest tego. Więc dzisiaj o tym porozmawiamy, niedługo na kanale będzie można posłuchać, jak rozmawiamy z Maciejem. Tak więc, Macieju. Tak, bardzo dobrze. Specjalnie się przebrałem, masz na parkingu. Widziałem, właśnie byłeś nagi przez chwilę. Maciej poszedł do łazienki, to jeszcze pytanie kontrolne dla moich widzów, dla ciebie przede wszystkim. Jak myślisz, czy A, Maciej będzie inwestował w jedną z firm, którą ja robię, B, będziemy robili razem wspólny projekt, C, nie będziemy nic robili i w sumie pojedziemy sobie samochodem w Polskę? No
Nazywam się Maciej Ancyrowicz. Przyjechałem właśnie z Białegostoku i tutaj dla mnie się podoba. Skończyliśmy właśnie nagranie. Piotrek mówi, że było mega. Niedługo publikujemy. Zdrętwiała mi noga, ale to dobrze, tak. Ciśniemy właśnie. Ciśniemy dalej. Tak. Tak więc zapraszam w podróż z nami. Tutaj jedziemy gdzieś. Gdzie to się zaraz okaże. Pa, Piotr. Cześć. Więc uwaga, teraz taka zagadka. Kolejna zagadka już w tym odcinku. Właśnie jesteśmy... gdzie my jesteśmy teraz? Jeszcze w Warszawie jesteśmy. Maciej mnie zauracza płytą Tula. I jedziemy gdzieś. I uwaga, to jest, mamy do przejechania 412 km. Kto nie przesuwając do końca odcinka odgadnie... no nie, to bez sensu jest zdanie. Tak więc, jeżeli ktoś ma ochotę, to dajcie znać w komentarzu, gdzie my jedziemy. Bez przewijania później, żadnych nagród nie ma. Natomiast zabieramy was w podróż, która będzie trwała 4 godziny i 55 minut według mapy Google. I dobry wieczór, jesteśmy, nie mam pojęcia gdzie jesteśmy gdzieś przy czeskiej granicy. Nie wiem dlaczego tu przyjechaliśmy, próbowaliśmy też z Maciejem określić. Maciej, czemu my tu przyjechaliśmy? O jest, nie wiem dlaczego ani dokąd, ale długo było i daleko. Tak, więc dotarliśmy tutaj, będziemy za chwileczkę dochodzić czemu jesteśmy w tym miejscu. Natomiast w tej chwili się zbieramy zarejestrować, zameldować. Nie, bo tam są moje sekrety debiutowe. Jesteśmy już w pokoju. Andrzej Krzywda, panie i panowie, więc mamy nasz co półroczny mastermind event, który się dlaczego właśnie, Andrzej, znaleźliśmy się w tym miejscu, gdzie jesteśmy, plus gdzie my jesteśmy teraz? Wszystko tak skomplikowane, że też już nie mogę sobie przypomnieć, jak to się wydarzyło, że tu jesteśmy. Ale jesteśmy. Ale jesteśmy. Muzyka, która leci w tle, nie wiadomo jaka, plus nauka najbliższe dni. Więc zapowiada się bardzo ciekawie. Tym samym żegnamy się chyba. Tak, na razie. Pan Maciej. Do widzenia. I do zobaczenia jutro.